Kampus. Kampus. Elo, 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 elo. Kronika wypadków filmowych zaczynamy, choć muszę przyznać, że dusi mi wciąż wzruszenie, głos, gardło. Jestem zbyt jednak w emocjach, żeby w ogóle rozmawiać o tym jeszcze. Rozpoznają cię ludzie na ulicy? O co chodzi? Nie, nie, wiesz, no po niedzieli jednak, po tych chwilach, z których tworzy się historia, tych 3,5 godziny, z których każda sekunda jest czymś po prostu... Nie mogłeś spać aż do dziś. Co jakby tworzy historię, no, co jest jedną z najcenniejszych momentów przez cały tydzień na łóżku, nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić, bo jak można żyć, jak kontynuować... To jest jednak najważniejsza noc w roku. I tak w tym roku, jak co roku, okazało się, że no jednak te emocje, które dostarczają Oscary, są nieporównywalne z czymkolwiek innym. Nawet gdy Adam Małysz zdobywał kryształową kulę po raz pierwszy? To może z tym jednym w takim razie porównywalne, ewentualnie tak. Myślałem, że dojdzie do jakiegoś momentu, gdzie będzie wiadomo, że żartuję, ale skoro nie, to mówię, że żartuję i w niedzielę było rozdanie Oscarów, które no, było takie, że spoko, no, rozdaję Oscary i możemy o tym porozmawiać. Aczkolwiek... No, nie ma to już zupełnie... Ja miałem tak, że obudziłem się... Mówisz tak, bo już raz w radiu opowiadałeś o Oscarach. To inna sprawa, że w poniedziałek rozmawialiśmy już z samego rana na ten temat, ale ja wstałem jakoś chwilę przed 6, bo musiałem się wcześniej wybrać i jak sprawdzałem, to akurat tam uzupełniali informacje na ten temat, więc miałem taką swoją mini uroczystość rozdania Oscarów i powiem tak, że cieszę się, że Green Book dostał nagrodę za najlepszy film, bo ze wszystkich filmów, które widziałem w tej kategorii, rzeczywiście był najlepszy, jakby najprzyjemniej po prostu spędziłem czas i mam wrażenie, że też jest to film najbardziej wyważony z 8 filmów, z których 6. To najgorzej w takim razie. No, nie... Sympatyczny nie, film wygrał, o tak powiem. No, w przeciwieństwie do różnych mniej sympatycznych filmów, no. To właśnie żart twój w takim razie jest tym bardziej śmieszny, że w życiu nie... W sensie nie wiem, dlaczego teraz mówisz, że się cieszysz, że wygrał Green Book, a wcześniej narzekałeś na to, że Oscary jakby pozostawiły cię zupełnie obojętnymi, obojętnym. A gdyby właśnie, nie wiem, wygrał kiszkowaty film, typu Bohemian Rhapsody, albo film, który ci się zupełnie nie podobał jako kandydat na najlepszy film, czyli Black Panther. Poza Black Panther mi się... To faktycznie żart twój byłby słaby, bo prawdopodobnie przez cały tydzień chodziłbyś i po prostu bił pięścią w stoły, obok których przechodzisz. Nie, no, byłoby to gigantyczne przede wszystkim dla mnie zaskoczenie, gdyby wygrał Black Panther, ale to inna albo sprawa, albo taki że... właśnie w ostatniej chwili wrzucony do wora, czyli Narodziny Gwiazdy film, albo w ostatniej chwili Roma. Wrzucony do wora? No taki, on się pojawił, co, dwa miesiące temu? No to wszystkie te filmy. Vice chyba jeszcze świeższy jest, nie? Jeszcze ciepły, od ręki montażysty. Nie, no, zjedź niżej. Kiedy była premiera? W Auguście. W Wenecji w sierpniu, ale to na festiwalu. W październiku, no to no okej, no to dwa miesiące kurde. Z groszem ładnym, prawie 3 miesiące. Ale wiesz, one mnie pozostawiają obojętnym w sensie takim artystycznym, w sensie tych filmów, które tam piosenka są. Piosenka z filmu A Star Is Born. Tak, dostała Oscara zgodnie z przewidywaniami. To jeden do faworyt absolutny. Usłyszałem ją ostatnio chyba na basenie, kiedy kończyły się zajęcia z aqua aerobiku i panie miały taki cool down. I pływam i słyszę właśnie Shallows, czy tam ten drugi numer. Znaczy wiesz, tutaj akurat rzeczywiście ten kawałek Lady Gaga w każdym jest razie gigantycznym wyjącą hitem, jest jednym z koronujących momentów w tym filmie, jest rzeczywiście dobrze wykonany, jest to wiarygodne, więc jakby tutaj Oscar się należy i rozumiem sens przyznania Oscara temu filmowi. Przy czym ja w ogóle uważam, że niesprawiedliwością największą jest to, ale czy może Lady Gaga nie wiem, została oszukana w ogóle, nie dostała nagrody za najlepszą pierwszoplanową aktorkę. No, to jest skandal. Nie, mnie dziwi, że nie dostał Viggo Mortensen. No to Glenn Close tak serio chyba została oszukana, bo to ona to już...
Czemu? To mogłaby dostać tego Oscara. Tak, to kolejny w takim razie parytet, który wprowadzamy, że teraz im ktoś jest starszy, tym po prostu powinno się o nim pamiętać, bez względu, to już wiesz, nominujmy ten film, bo on już pewnie w wielu nie zagra i dajmy mu tego Oscara. Od tego są te Oscary za całokształt twórczości. Dla mnie niesprawiedliwością jest to, że Viggo nie dostał Oscara, ponieważ jego rola i robi ten film i moim zdaniem jest lepsza jednak niż Bohemian Rhapsody. Dajmy najlepszemu aktorowi z tej grupy Oscara. Wow, naprawdę. Czy ty oglądałeś ten film o Van Goghu z Willemem Dafoe? Z Willemem Van Gogh? Nie. Ja w ogóle się dowiedziałem o nim przy okazji Oscarów. Nie wiem, jakoś się dużo o nim nie mówiło. Ale dużo bardzo słyszę krytyki wobec Bohemian Rhapsody, że to jest film, wiesz, no on jako muzyczny film i tam przypomnienie jest spoko, ale jako film sam w sobie nie jest niczym wyjątkowym. To jest ciekawa rzecz, że o tym wspominasz. Mm. Nasz wspólny kolega Tomek Kutera pokazywał mi ostatnio, oburzony zresztą bardzo mocno, klip. Triggered. No. Klip wycięty z Bohemian Rhapsody, z filmu, który prezentuje najgorszy sposób montażu ever. Spowodowany tym, jest to scena, kiedy spotykają się prawie wszyscy członkowie zespołu, czy tam wszyscy członkowie zespołu, i jakiś ich producent, czy nawet nie wiem kto, menadżer, i nie grali tej sceny razem i to jest tak fatalnie pocięte, okay, no. A film ten dostał Oscara za najlepszy montaż. No, zmontowali taką scenę i nie, jest tylko to... jeden Tomasz Kutera się zorientował. Nie, bo to jest coś, co na Twitterze lata. I... Znaczy wiesz, no robi się takie rzeczy, nie? Robi się dokrętki z tym, ale robi się to dobrze, sprawnie, albo się nie dostaje za to Oscara. No, jakby, no okay. Umówmy się, że jest dużo lepiej zmontowanych wiesz, filmów. Wiesz, ten film stawce. Pewnie dostał za montaż, bo to jest teledysk, jak to się mówi, glorified po angielsku. To dostał za najlepszą edycję dźwięku, nie? Okej, okay, a dostał też za najlepszy montaż w takim razie? Film editing, okej, dostał, tak, dostał. Rację. Spoko, no. Mnie cieszy właśnie, że First Man dostał za najlepsze efekty. To mnie trochę dziwi, mnie dziwi... Jest już do zobaczenia też. Tak, to jest w ogóle bardzo dobry film. Dziwi mnie właśnie zupełne pominięcie go w tych głównych kategoriach, bo i Ryan Gosling, i w ogóle ten film się zaczyna tak, że... zdajesz sobie sprawę, że ja jak zaczynałem... Ryan Gosling, chyba ostatnio też oglądaliśmy dosyć ciekawy klip o jego acting range. Tak, jest, jeżeli ktoś zna angielski i takie subtelności lubi, to jest śmieszny bardzo klip. Ale to jest stary chyba klip, nie? To jest chyba z czasów, jak on tam, wiesz, jeszcze nie Drive był, i nie był dobrym aktorem, tak? No, był, powiedzmy, jednowymiarowym aktorem. Mógł grać policjanta z Nowego Jorku, tak. Gangstera z Nowego Jorku, gangstera z Brooklynu, gangstera z Queens. Kierowcę do ucieczek, kierowcę do napadów. Z Nowego Jorku. Najlepiej grał postacie, które bardzo mało mówią. Ale później rzeczywiście pokazał również wielość swoich możliwości i środków aktorskich. Ale to jest bardzo dobry film. Dziwi mnie, że nie był nominowany w jakichś kategoriach takich, wiesz, bardziej jednak zwracających uwagę. Bo to uwagę. Pierwszy film chyba, który się pojawił w zeszłym roku. On nie miał premiery jakoś tak na początku roku? Czy nie? First Man? No. Nie, on miał jakoś po wakacjach chyba premierę, wiesz. I ja pamiętam, że też byłem napalony dosyć na ten film i czytałem o nim i o jego produkcji i o tym, jak oni wiernie starali się odtworzyć. Pewnie znalazłoby się takie nagranie, kiedy ja mam się wrażenie, że filmem. Ludzie idąc na ten film, myśleli, że to jest film o Apollo 11 i o zdobywaniu Księżyca, o lądowaniu na Księżycu, a to zupełnie, to jest film o ludzkim koszcie w tym i o tym. To jest film, powiem ci tak, to jest samo. Pierwszy film, w którym oglądasz sceny z tego, jak koleś leci samolotem i ten samolot, wiesz, wchodzi na stratosferę i cały się trzęsie i to jest tak zrobione, że rzeczywiście pocą ci się ręce i jakby odczujesz, że normalnie jest, wiesz, to, że ktoś tam, nie wiem, Hilary Swank ląduje promem kosmicznym na rzece, okej, dobry, pikuj tam, nie wiem, dziobem, próbuj. I jakby, wiesz, oglądasz, to oni lądują. Jest to naprawdę z poza Hollywoodu, tym, nie, jakby tutaj. W tym... Nie, ja myślę, że to jest zrobione, znaczy, trochę tak, nie ma tego nie takiego blichtru, się, i, wiesz, że to jest romantyczna kosmos. Przygoda, tylko tak. Jest to po prostu ludzie, którzy narażeniem życia poświęcają
dorobek też swojego życia i swoją rodzinę czemuś, co jest po prostu posadzeniem się okrakiem na niemieckiej rakiecie tak naprawdę, nie? W V3 czy coś takiego. No tak, jest taka scena, jak oni ich zamykają w tym module, wsadzają ich na tą wieżę i zamykają ich w tym module. I tam jest jakby przedstawione jest to, jakie to jest potworne doświadczenie, że siedzisz w miejscu, gdzie nawet nie widzisz, co się dzieje na zewnątrz. Masz jakiś bulej gdzieś tak, że jak już będziesz, wiesz, na orbicie, to będziesz mógł przez niego wyjrzeć, ale siedzisz w ciemności, przed jakimiś mrugającymi światełkami, zamykają cię takimi wielkimi po prostu grodziami, przypięte do wcześniej cię kilkudziesięciometrowej, nie? Jakby tak, człowiek cię nogą przygniata i naciąga ci pas, więc nie masz tam... Siedzisz na kilkudziesięciu tonach paliwa, które... zapalają po chwili i które swoim po prostu tym, że wybucha, wynosi cię na orbitę. Jest tylko częścią, przerażające doświadczenie. Częścią ich aparatury pomiarowej, bo tylko wyczytujesz tak, im tak, tak. No tak, jesteś czujniki, jakimś końcowym po prostu elementem w jakimś procesie wprowadzania danych w system. A był ten przecież case, że zanim się w ogóle nauczyli wysyłać ludzi w kosmos i w tej kapsule był czysty tlen pompowany im. Mhm. I odpadali, tak? Nie. Któraś załoga, po prostu była iskra i spalili się, no tak. Wiesz, zanim jeszcze wystartowali. Był ta poprzednia, pożar. Tak, no. Tak, tak. To właśnie, to jest też, tak w tym filmie jest to pokazane, że to się dzieje, po czym zaraz jego wsadzają do tego i jakieś tam właśnie próby, czy jego kolega, no mniejsza z tym w każdym razie, jest to też pokazane, że ten gość, który próbował tego samego przed tobą, spłonął po prostu nie było szans, więc bardzo dobry film, naprawdę. Jeżeli uważacie, że on został pominięty, więc to jest film, na który nie warto zwracać uwagi, to ja bym na niego bardziej zwrócił uwagę niż wiele tych nominowanych. Można już zobaczyć ten film w dystrybucji cyfrowej, tak. Legalnej. Można zobaczyć też Black Klansman. Można zobaczyć Czarną Panterę, to już dawno. Można zobaczyć Romę. Można zobaczyć sobie nominowane i nagrodzone filmy dokumentalne. Niektóre ja oglądałem sobie. Zimna wojna już chyba też jest, wiesz, dostępna. Trochę żal, że nie dostaliśmy. Powiedział Koper, wskazując kursorem na Łukasza Żala na Wikipedii. Tak, żal. Z filmów, na które ja bym jeszcze zwrócił najlepszy uwagę. Najlepszy dokument. Tak. Period, End of Sentence, dostępny jest w subskrypcji Netflixowej. Ale chciałem powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na film Free Solo, który dostał Oscara za najlepszy film dokumentalny, który jest... pełnometrażowy, bo... Tak, pełnometrażowy. Mm-hmm. Który jest filmem, kojarzysz ten film, Koper? O gościu, o tym alpiniście, który zdobywa jakąś ścianę bez zabezpieczeń, samotnie. Nie ma takich ludzi, Maciek. Co ty mówisz? Bez kitu. Ten gościu był u Joe Rogana i jest kotem. Nie, ten człowiek ma takich ludzi. Nie, Maciek. Nie? Okay. Nie. No, wrzucałem na kronikę wypadków filmowych. Loty w kosmos wierzysz, ale nie wierzysz, że no. W zeszłym tygodniu jest Alex Honnold, który... Ocenia, tak, filmy. No, ocenia super jest jakby idea. Wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale najbardziej ikoniczne sceny wspinaczki w filmach hollywoodzkich. Jest sympatycznym człowiekiem, jak się go widzi, ma nawet łapy, ma wielgachne łapy, tak mięsiste takie, ale jak wyobrażasz sobie, że musi chwytać tak, niektóre tak. takie... Ostatnimi kłykciami po rzeczy. Prostu. Oczywiście, że wierzę, wiem, że są Free Solo, wspinacze. Ale wiesz, to że on się wspiął Free Solo, no to nie jest żadne, wiesz, żadne halo, nie? To, że go nakręcili do tego, halo. Nie żartuję, ale to, że go nakręcili, wiesz, i byli w stanie z tego widowiskowy film zmontować, znaczy... Inna sprawa. To zdjęcie tego gościa, który za nim szedł, nie? Który nie dość, że z linami i z zabezpieczeniami, no to ale nie był jeden gość, stary. Nie no, oni mieli drona, oni mieli już podwieszone kamery tam. Jest taki dokument o tym, w sensie tak, jak tak, powstawał tak. ten film. Nie mówię, że jeden gość, ale był jeden gość, który był tam dyrektor fotografii. Jest nie? najtrudniejszy element na tej ścianie i w ogóle był taki problem w ekipie filmowej, w której było kilku wspinaczy, którzy nie dość, że musieli potrafić się wspinać, wisieli na tych wszystkich linach, musieli też potrafić go filmować, nie? Co nie jest też... Znaczy, no tak, stworzyć sobie możliwości do dobrych zdjęć, podczas kiedy koleś no jest w takiej sytuacji, że nie może myśleć jednocześnie, że to jest przy i był problem. To powtórzymy w takim razie. Najtrudniejszy element, który on miał do wykonania, bardzo trudny technicznie, i był problem w ekipie, żeby no, nie towarzyszył mu tam nikt, żeby nie wywierał na nim presji. Mm-hmm. I jednocześnie mieli taki problem, że nie chcieli być świadkami
jego śmierci, no tak, nie? Jakby ewentualnej. To ktoś mówił, że co by było, gdyby on odpadł tej ściany tam, że z jednej strony rewelacyjny dokument, z drugiej strony, no, koszmarny film, nie? Jakby to coś, to tak jak ten Invictus, nie? Tylko powiedzmy, że też po prostu kręcisz dokument i nagle dzieje się coś takiego, co się staje... Invictus? W ubiegłym roku był ten, Oscara dostał ten film o dopingu w rosyjskiej, który koleś, koleś kręcił film o tym, jak próbuje... O czymś zupełnie innym. O czymś zupełnie innym i nagle się okazało, że jego dokument się znalazł w środku po prostu. Natomiast no, jakby wyjaśnijmy sobie, że nie przekręcił się tam, nie? Jakby, no nie, absolutnie, no ale wiesz, no ale to była afera dużo większa, jakby zapewne, gdyby coś takiego się stało, odpukać, nie daj Boże, no to film byłby głównie o tym gościu i o tej tragedii. Wczoraj nie oglądałem o tym, taki krótki film dokumentalny, na YouTubie można go zobaczyć, w ogóle wprowadza go taki krótki tekst, że w 2015 roku nakręciłem ten film dokumentalny i została mi zaproponowana umowa dystrybutorska, zgodziłem się na nią i to był mój błąd, ale na szczęście jakby ona już wygasła i mogę film ten wrzucić z powrotem za darmo do sieci i będzie on za darmo w sieci już i jest o Slacklinie Free Solo, że koleś rozpina 160 czy 130 metrową linę między dwoma skałami. Idzie wzdłuż. I tak? Idzie wzdłuż, okay, jak linoskoczek, powiedzmy. A okej, okay, widziałem to, dzisiaj mi to YouTube zasugerował. Ale to Hopper, wiesz, by się łapy po prostu. Ale dobre jest, w sensie dopiero dramaturgia jest stopniowana, bo on chodzi po tej linie wielokrotnie przypięty i mówi, no i teraz idę bez przypięcia. I ty sobie myślisz, że przecież on zleciał przed chwileczką dwa razy, nie, jakby i pokazują, jak ćwiczą tam nad jeziorem i w ogóle ta lina i mu ucieka gdzieś, on robi jakiegoś dzikiego koziołka i wpada do wody i myślisz sobie, no przecież to nie jest nieomylny człowiek. I on później tłumaczy, że jak jest przypięty, to walczy do ostatniej chwili, kiedy czuje, że na przykład lina mu ucieka i próbuje za wszelką cenę się utrzymać, no tak, bo nie ma nic do stracenia. No tak. Ale jak idzie solo, to jak tylko coś się dzieje, to automatycznie łapie się i mówi, że ma stuprocentową, no stuprocentową frekwencję, bo gdyby nie, no to, ale zawsze złapie. I widać to, że parę razy, jak nie ma zabezpieczenia i to się łapie od razu i widać i noga, i ręka, i wszystko. I tak samo mówi... I wspina się na nią z powrotem później, tak? Tak, tak. Bo ja widziałem tych gości, co przy Świętokrzyskim tam, że próbuje pobić rekord i robi to i dwa razy przed, tuż, no nie wiem, 2-3 minuty przed tym, dwa razy spada jakby, nie? W sensie dwa razy się musi złapać i jako trzeba mieć mega mocną psychikę, żeby mimo tego trzeci raz jakby spróbować i nie wiem, dać radę, nie dać rady. Zobaczcie sobie, może podlinkuję go też na Facebooku, na Kronice Wypadków Filmowych. W każdym razie Alex Honnold z człowieka, z bohatera filmu Free Solo opowiada też o tym, że w prawdziwym filmie, w sensie w prawdziwym życiu, w odróżnieniu od tych wszystkich... Nie podejmuje ryzyka, tak? Jeżeli czujesz, że nie dajesz rady, jasne, to zaczynasz schodzić po prostu, nie? Jakby tylko są momenty, kiedy tego się nie da zrobić, no tak, to jest jasne. Tak, jasne. Ale w każdym razie, no film Free Solo to jest coś, co sobie zaznaczyłem. Aczkolwiek jest to już spenetrowany temat, jeżeli chodzi o te liny, bo dostał Oscara ten film Men on the Wire, gdzie gościu przechodził po linie między wieżami World Trade Center, nie? Który też był spoko, naprawdę. Black Klansman, po polsku Czarne Bractwo. Oh yes. Zastanawiam się nad tym tłumaczeniem, ale okej. Okay. Czarny Brat powinien być, tak? To jeden z filmów nominowanych, tak sobie jeszcze porozmawiamy, podywagujemy, jako że jest czwartek, więc tam już wszyscy wiedzą, co wygrało, więc porozmawiamy o tym, co nam się podobało, co nie i w ogóle jak to oceniamy. Ja tylko dodam, bo wyszukałem sobie The Terrifying Art. To wrzuć to po prostu na of Free Solo Slacklacking. No, wrzucę. I tak, no, jak ktoś się nie boi, to może obejrzeć. Ja te wszystkie całego tego włożenia na kominy, w sensie spoko to jest, nie? Tylko to nie jest, właśnie, to jest moim zdaniem, to w ogóle nie jest to samo, co włożenie na kominy. Nie, okej, okay. Ja nie mówię, że, tylko wiesz, no, różne takie rzeczy ekstremalne są spoko, ale jakoś daleki od nich jest. Napisz tak, polecamy. No nie wiem, co napisać tak na szybko. Właśnie mówimy napisz o tym tak, na antenie. Ten film jest jak spacer po linie.
Black Klansman, to w ogóle jak się wczytywałem w to, to podobno walka faworytów była właśnie między Green Book a Black Klansmanem, że ludzie tam jeszcze Romę uwzględniają, no ale Roma jest czarno-białym filmem po hiszpańsku, więc no ciężko sobie wyobrazić, żeby dostała Oscara. I mam wrażenie, że to są jakby dwa filmy na dwóch końcach spektrum. Green Book jest, tak jak mówiłem, no filmem takim raczej szukającym właśnie rozwiązań, jakiś zgody, że jest o tym, że każdy jest rasistą, ale może przestać to drugi być raz. Rasistą, tak? No nie, no, no bo to wiesz. Ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Może ty jesteś rasistą, ale ja na przykład nie jestem rasistą i nie uważam, jesteś że... Jesteś rasistą, Koper, jakby może w innym sensie niż gościu z Brooklynu w latach 70., ale to o to chodzi, no że jakby... Nie ma nic złego w byciu ignorantem do momentu, kiedy jesteś w stanie ze swojej ignorancji ustąpić, kiedy w obliczu, powiedzmy, faktów i prawdziwych. Rozumiem, że miło jest się utożsamić z postacią graną przez Viggo Mortensena. Wiesz co, on jest właśnie, w nim jest spoko to, że z nim jest się ciężko utożsamiać, bo on ani nie jest dobrą postacią, jest, jakby ten film jest lekki, bo to też, ja nie wiem, czy ty widziałeś, kto nakręcił ten film, kto wyreżyserował ten film. Wyreżyserował go koleś, którego przepustko do sławy był film Głupi i głupszy. Mhm. I w ogóle jakby wiele filmów z... tutaj producenta chyba sprawdzasz, ale wiele filmów popularnych, na liście jak otrzymują nagrodę producenci, nie reżyser, nie? Jak film dostaje nagrody za najlepsze zdjęcia. Kliknij po prostu. No mniejsza z tym. Więc ten film jest, ma w sobie dużo lekkości, jakby komediowości, tego, że jest o postaciach, które mają różne przywary i te to przywary prowadzą tak do komicznych sytuacji. Czarne Bractwo, który jest tak bardzo filmem komediowym, wręcz bym powiedział. No, powiedziałbym, że jest nawet bardziej przerysowany niż Green Book. Przepraszam, Peter Farrelly, nie Adam McKay. Ale jest w tym jakaś taka, co prawda, jak twierdzą uczestnicy prawdziwych wydarzeń, na których oparty jest film. No i do końca to tak wyglądało i oczywiście... Spadkobiercy tego tak. muzyka twierdzą, że nie traktował go jak przyjaciela swojego szofera, tylko jak szofera, no. Jakby nie było między nimi takiej chemii. To, co jest prawdziwego wzięte, to tak miał kiedyś szofera, który był Włochem z Bronxu czy z Brooklynu. Który jest prawdziwą postacią i później grał w filmach o mafii mafiozów, bo był Włochem z Bronxu. No. No, poza tym był silnorękim, nazwijmy to. Ale jest to przyjemny film a Black Klansman, tak bym go nie nazwał, zwłaszcza, że to jest film, mam wrażenie, naprawdę, że jak jesteś biały i go oglądasz, to się źle czujesz. Jakby, że to nawet nie to, że zobaczcie... Jeśli masz coś grzechów, za uszami, to... nie o to chodzi, że jak bardzo ktoś cię przedstawia jako zwyrodnialca po prostu z urodzenia praktycznie. No. Ale tylko... W tym filmie, jeżeli mówi się, że... Jeżeli należysz do Ku Klux Klanu, to myślę, że możemy cię negatywnie oceniać, ale Maciek. Ten film... Ale postać Adama Drivera, jego partnera, pozytywną, białą nie postać. Jest. I to też niejednoznacznie pozytywną. Komendanta, który też jest taki raczej... Komendant... Adam Driver, który jest jego partner. Żydem, jakby nie zapominajmy. I co? I siwowłosy partner, ten taki. Siwowłosy partner. No, Adam Driver. Adam Driver z kolei, no. No o to mój. Bo po prostu, Maciek, chyba przypisujesz inaczej. Powiem tak. Jest bardziej bezkompromisowym filmem. Jest filmem Spike'a Lee. Nie oczekujmy od niego. Ale ty tak samo jakbyś tego powiedział, tłumaczyć. Ja to rozumiem. Chciałbyś, żeby filmy Quentina Tarantino były bardziej wyważone i grawitowały bardziej w stronę Domu nad rozrywiskiem. Żeby to był bardziej taki ciepły film z morałem. Nie. A nie po prostu... Absolutnie. Fu! Absolutnie. Tylko ja ci mówię o takiej swojej po prostu absolutnie... emocjonalnej reakcji na to. Jakby ja rozumiem, po co Spike Lee nakręcił ten film. I rozumiem, że on jest przerysowany i dlaczego jest przerysowany. I rozumiem, że on ma być jakimś manifestem, ale tak jak się mówi, że ten film jest jakimś takim odpowiedzią właśnie na rodziny narodu, tak? Birth of the Nation, czyli ten... Nie wiem, czy jest odpowiedzią na to. Jest ale, po prostu... No nie, że jest jakby... Na też skończę, filmem o właśnie... opartym na faktach. Nie jest to film dokumentalny. Birth of the Nation, ale nie, ja nie mówię o tym Birth of the Nation ja mówię sprzed paru lat, Black Klansman.
Ale to ja, okej, okay, no ale ja mówię o filmie z 1915 roku, który doprowadził do tego, że Ku Klux Klan się odrodził, jakby, że ten Black Klansman ma być równie radykalnym filmem jak tamten, że jest po prostu... I uważasz, że jest takim filmem? Nie wiem, nie oglądałem Narodzin Narodu nigdy, ale jest radykalnym filmem, nie? Jest radykalnym filmem. Bardzo jest radykalnym. Co jakby nie ma nic złego w radykalnym filmie. Jest to gościu, tylko jest jeżeli to, Oscary mają być... Pierwszym czarnoskórym policjancie w swoim mieście... To też jest chyba bujda, nie? Który... Że to nie była prawda, tak? No, że to on był jakimś czarnoskórym policjantem, nie był no dobra, pierwszym czarnoskórym. No, ale no jest jednym z jakby... No tak, no, że jest... Jest w dużej tak. mniejszości, jest policjantem, jego ojciec był wojskowym i on... Jego historia też jest ciekawa, w sensie historia tej postaci, nie faktycznie jakby prawdziwego człowieka na podstawie historii, którego jest ten film, tylko zaczyna pracę w policji i nie ma jeszcze określonego chyba poglądu na to, czy tam nie zdecydował jeszcze, czy bardziej chce być policjantem, czy bardziej chce być czarnym aktywistą i jakby dopiero idzie... Chce coś zmieniać, tak? Że to tak. jest dla niego okazja na to, pojawia żeby jakiś się, społeczny... Pojawia się jako tajniak na spotkaniu takim właśnie, gdzie przyjeżdżam... Czarnych panter, no. No nie ma... Czarnych studentów, nie, do których przyjeżdża... No mniejsza z tym, no. Jakiś właśnie mentor, tak? Który odnalazł swoje afrykańskie korzenie, zmienił imię i teraz jeździ po kraju po różnych takich spotkaniach. I podburza młodzież. No. I podburza młodzież jakby do działania, żeby się obudzili, żeby odnaleźli w sobie piękno, że są czarnoskórzy i tak dalej, i tak dalej. I on dopiero tam, wiem, jeszcze w ogóle oglądali, ale... przez pryzmat tego, że poznaje tam piękną kobietę, która się zakochuje, i tutaj się zaczyna jego taki rozdźwięk między tym, że chce być dobrym policjantem. No i chce, ma możliwość coś zmienić rzeczywiście, że bycie w policji daje mu możliwości nie chodzenia na wiece i gadania, albo bicia się z policją, tylko rzeczywiście jakiejś realnej zmiany społecznej. Ale nie jest człowiekiem, który się jakoś bardzo miota, jest jakiś bardzo agresywny w tym, bo na przykład... kiedy się spotyka, dowiaduje się o tej takiej akcji, w której jeden z czarnych... W sensie już na samej rozmowie wstępnej o pracę, kiedy ktoś mu zadaje pytanie, co zrobisz, kiedy ktoś cię nazwie tym słowem na N, powiedzmy, i on... Nie widać w nim jakiejś okropnej... W sensie nie widać w nim, że się gotuje. Gdybyś Spike'owi Lee zadał takie pytanie, to prawdopodobnie powiedziałby, że... wyjąłby Glocka i go zastrzelił, nie? Jakby nie jest to taka postać, a jest to główna postać w tym filmie, która daje przykład, tak należy się rozprawić z białym człowiekiem, tak należy się rozprawić z systemem. To nie jest nawet na tym poziomie agresywności, co Killer Mike w dokumencie Trigger Warning, nie? To jest jakiś dokument Netflixowy, Koper, o jakimś śmiesznym gościu, ale tamta gościu, postać który... jest mega radykalna, mimo, że nadal kulturalna, to ten gość jest samą kulturą i zero radical vibe'u takiego, bym powiedział. No, no nie spoko, wiem, w każdym razie mi się ten film podobał. Muzyka tam jest soulowa, przyjemna, miła. To, co to czego słuchaliśmy przed chwilą, to właśnie wyimek do tego. Nie rozpaczam, że ten film nie dostał Oscara, absolutnie, bo moim zdaniem to jest po prostu... ciekawy film, który warto obejrzeć, nie dlatego, żeby się wyedukować, żeby jakby stłamsić w sobie rasistę, którego Maciek w was dostrzega, wow. W każdym z was, tylko Koper, po prostu, musisz, no. Jakby, jak zejdziemy z anteny, porozmawiamy o pojęciach różnych, typu metafora, albo przenośnia, czy hiperbola. A propos nie oceniania ludzi, myślę, że niedługo powiem też o filmie Behind the Curve, który widziałem. Dokument o płaskoziemcach. Ha, okej. Okay. Ale niedługo znaczy jak go skończysz, bo ty oglądasz filmy... Nie, jak posłuchałem muzyki. A, okej, okay, to posłuchajmy muzyki w takim razie, bo zastanawiam się, czemu tak to anonsujesz, że dojrzewasz już do tego, że już za jakiś czas powiesz, no, to jestem gotów do tego. Ale to skoro ten moment będzie niedługo, to spoko. Dobra. A ja króciutko się postaram, ale wielkie wrażenie zrobił na mnie film, który oglądałem niedawno. To już koniec działu oscarowego swoją drogą. Ten film nie był nominowany, ani nie otrzymał Oscara. A powinien być. Jest Behind the Curve. Można go zobaczyć na Netflixie. Jest to film dokumentalny o płaskoziemcach
I nie jest to film, który płaskoziemców, nie jest to po prostu trwająca dwie godzinki, czy tam godzinę 36 minut, po prostu śmianie się polewka z płaskoziemców, mm-hmm. nie? Jakby nie jest to kolekcja memów, że jeśli wierzysz w płaską ziemię, to coś tam, coś tam, coś tam. Jest to historia Marka Sargenta i Patricia Steer, którzy są podcasterami, czy tam vlogerami, mm-hmm. i prowadzą właśnie takie vlogi o płaskiej ziemi. Mark, jak ale sam wierzą się... w to? Tak. Okej, okay, czyli są takimi ewangelizują w tej kwestii. Widać, tak? że twórcy tego dokumentu są po drugiej stronie, ale jakby z dużą taką cierpliwością, godnością i cierpliwością słuchają tego, co... Słuchają po prostu historii Marka, który opowiada, że jego przygoda z płaską ziemią rozpoczęła się, kiedy próbował obalić teorię płaskiej ziemi. Kiedy dowiedział się o niej i chciał na szybko odpowiedzieć i powiedzieć im to i to i to i to, jakby powoduje, że ziemia nie jest płaska i, tak jak sam twierdzi, nie mógł znaleźć tych dowodów, więc przyłączył się do ruchu płaskiej ziemi, zaczął nagrywać filmy o tym, dlaczego on uważa, że ziemia jest płaska i stał się jakby dla wielu osób autorytetem, celebrytą trochę tego świadka i później poznał właśnie inną osobę z tego z świata płasko-ziemio vlogowego, YouTube'owego, czyli Patricia Steer, która go kiedyś zaprosiła, później go znowu zaprosiła do audycji, a później zaczęli nagrywać razem. I to jest, co jest interesujące, jakie jest podejście w ogóle twórców do tego dokumentu, do płaskoziemców. Nie dają im absolutnie takiej wolności, żeby nas indoktrynowali. Parę takich argumentów, które mają oczywiście, które są potrzebne, żeby wytłumaczyć, nie wiem, chociażby jak doszli do tego, że są płaskoziemcami, pada w tym filmie. Natomiast nie jest to taki niekończący się strumień bełkotu pseudonaukowego, a przeciwstawiają im po prostu naukowców, którzy dowiadują się niejednokrotnie, że coś takiego, albo mówią, jakie były ich odczucia, kiedy się okazało, że są ludzie, którzy nadal wierzą w płaską ziemię, podają kilka takich fajnych naukowych faktów dotyczących nie tego, jak obalić w prosty sposób te teorie. Natomiast kilka takich ciekawych rzeczy, psycholog również tam jest na pokładzie i mówi... Co szczęście... Dosyć ciekawe rzeczy, no na przykład im większa jest twoja wiedza, istnieje taki paradoks tak, oszusta, tak, no, że nie, tam jakaś kuniga to ten drugi, okay. Ale też mówi, że to idzie w parze i tutaj pasuje idealnie, że jest ten taki paradoks oszusta, że im więcej wiesz w danej dziedzinie, tym jesteś mniej przekonany o tym, że posiadłeś całą wiedzę i nie jesteś takim gościem, który chodzi i opowiada po prostu o tym, co odkryłeś, tylko starasz się poznać jak najwięcej, żeby jakby pozbyć się wątpliwości. A z drugiej strony jest ten syndrom Kniga, dwojga nazwisk, czy dwóch osób, który mówi o tym, że kiedy poznasz, masz szczątkową wiedzę na jakiś temat, możesz być często przekonany o tym, że wiesz już wszystko w tym temacie i wtedy jesteś ewangelistą na przykład płaskiej ziemi, bo wydaje ci się, że po prostu poznałeś wszelką wiedzę, nie ma już mam wrażenie, że łączysz, jakby, że rozdzielasz jeden w dwa, bo to jest ten Kniga jakiegoś tam uwzględnia obie te rzeczy, to znaczy, że jak masz dużą wiedzę na jakiś temat, to jesteś w stanie określić swoją kompetencję i określić swoje braki. To jest symptom tego, mówię, że masz dużo wiedzy. Jak masz mało wiedzy, to ci się wydaje, że wiesz wszystko na dany temat. Więc oprócz tego dużo jest tam takich smaczków, kiedy twórcy delikatnie zakradają się i podkradają się pod luki w logice tych płaskoziemców, tego Marka i puszczają tam takie no takie winki, no takie oczko wielokrotnie. Na przykład przykład taki, że koleś, jeden z płaskoziemców mówi, że no jest duże przekonanie, że większość płaskoziemców to są osoby, którym się w życiu nie powiodło i mieszkają w piwnicy u rodziców i to nie jest prawda, po czym jest
cięcie i Mark, czyli główny bohater, który jest gościem... Jest w piwnicy swoich rodziców. Nie, ale jakby on przez połowę tego filmu nie wiadomo, czy on mieszka z tą mamą, ale jest u mamy w domu, która mu gotuje jego ulubione danie i on jest, jak ma, jest dorosłym gościem, który już siwieje i łysieje, ale zachowuje się jak dzieciak. Później się dowiadujemy, był kiedyś mistrzem jakiegoś wirtualnego paintballa, czy coś takiego. Jest jakieś takie jego zdjęcie, więc jest takim dzieckiem. Autystyczny jest po prostu. Nie, nie wygląda na to, ale nie wiem, jedzie na wielki event, wielkie wydarzenie, bo jest zaćmienie słońca przez księżyc i wszyscy tam... Jak to możliwe? I on ogląda to i mówi... To jest świetne doświadczenie. Nie żałuję, że tu przyjechałem. I później mówi, że widać było, że księżyc jest płaski, że jakby nie jest w ogóle trójwymiarowy. No to oczywiście, przecież zupełnie się nie zmienia. No. I oprócz tego jest jeszcze frakcja płaskoziemców, którzy chcą naukowo poprzez eksperymenty dowieść tego, że Ziemia jest płaska. Topniejąca ciągle. Wspaniale im się nie udaje i to zakłopotanie. Oni w ogóle ostatnio zrobili jakiś eksperyment, w którym sami sobie zakwestionowali właśnie swoje tezy. No tak, tak. Ale to są płaskoziemcy. To jest temat, który ja badałem w ogóle. Jestem fanem Alexa Jonesa i różnych takich świrów. Są płaskoziemcy, są też pustoziemcy w dwóch odmianach. Ale tacy, wiesz co, którzy... frakcja w ogóle tutaj, to nie jest, środowisko płaskoziemców jest dosyć podzielone, bo są ludzie, którzy wierzą w to, że jest kopuła nad płaską ziemią, są ludzie, którzy nie wierzą w kopułę i tak dalej, i tak dalej. Jest człowiek, który uważa, że rozpoczął ruch płaskiej ziemi i stara się zdyskredytować, to jest jeden z ciekawszych wątków, Marka i... I tę panią, no tak, która się nazywa Patricia Steer i on wywodzi, że Patricia, trzy ostatnie jej litery jej imienia to CIA, że ona jest podstawioną agentką, a ponieważ jej nazwisko jest Steer, czyli stara się sterować ruchem, ludźmi, tak? Okay. Jest, ponieważ jest atrakcyjną kobietą, więc mami mężczyzn, a później i ona mówi tak. W ogóle to też jest, to jest właśnie ten sposób, w jaki twórcy skradają się, podkradają, żeby taki ułamek prawdy tam znaleźć. Pytają się, w co wierzysz, w jakie źródła wierzysz? I ona tam mówi, że Biblia. Wierzy tylko w siebie, w to, co zobaczy, że jakby usłyszała o zamachu bombowym, to nie uwierzyłaby w niego, w sensie w wiadomościach, chyba że bomba oderwałaby jej nogę. Po czym pytają ją... docierają do tego miejsca, w którym oskarża ją ktoś, że jest podstawiono przez CIA osobą, że jakby nie jest prawdziwa, nazywa się inaczej i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, no mogłabym pokazać temu człowiekowi mój certyfikat urodzenia, w sensie metrykę, zdjęcia z dzieciństwa, ale on może powiedzieć, że dla osoby z CIA podrobienie czegoś takiego to żaden problem. Więc jestem w kłopocie. Dobra, Koper, nie opowiadaj całego filmu w takim razie. Mieliśmy mówić pokrótce, Pokrótce polecam. Ja tylko powiem, zawsze przy takich dokumentach przypomina mi się taka scena, jest taki dokument o leśnieniu, room tam 231, czy ten konkretny pokój, w którym Jack zrobił różne brzydkie rzeczy w swoim pierwszym, czy tam którymś wcieleniu, który przedstawia różne teorie spiskowe ludzi na temat tego filmu, o tym, że to jest film, o tym, w którym się przyznaje Kubrick do tego, że wyreżyserował lądowanie na Księżycu, że to jest o Holokauście Indian, o różnych dziwnych rzeczach i niektóre te teorie są z tej ziemi, a niektóre są wystrzelone w kosmos po prostu. I jest recenzent, który recenzuje ten film i jest scena w tym filmie, gdzie jest ujęcie, na którym wisi ten taki znaczek od klucza, na którym napisane jest room number któryś tam. Mm-hmm. I ten gość od teorii mówi, że wtedy zrozumiałem, kiedy zobaczyłem ten napis, jedyne słowa, które można ułożyć z tych liter, to room i moon. Po czym włącza się, że tam room no. Po czym włącza się ten recenzent i mówi jednym słowem it always spells moron. Mm-hmm. Also spells moron. Więc to takie dokumenty często właśnie w dodatkowym kontekście i komentarzu też zyskują. Co tam w kinach już od jutra? Witajcie w Marwen przede wszystkim. Głośny film, czy może najbardziej jutro głośny film Roberta Zemeckisa ze Steve'em Carellem i Leslie Mann w rolach głównych, oparty na prawdziwych wydarzeniach, kolejny film. Oparty na prawdziwych wydarzeniach, kiedy Robert Zemeckis zobaczył dokument pod tytułem Marwen Call z 2010 roku. Podobno pierwsze pół
Przesiedział drugie pół, na stojąco obejrzał, strasznie mu się spodobał, nie mógł... Masz czasem tak, że coś tak ci się podoba, że oglądasz na stojąco? Nie, właśnie nie kułam tego. Okay. Chyba, że jest to ciarki żenady i musisz to rozchodzić, nie? To wtedy... Albo, nie wiem, mecz. No to tak, to albo na kolanach rzucasz się na dywan. Yeah! Okay, ale to... W każdym razie dokument z 2010 roku opowiada o gościu, który jest ofiarą przestępstwa nienawiści, tak to się określa. Hate crime. Jest, zostaje napadnięty przez pięcioro opryszków pod barem, po tym jak wyjawia im, że jest crossdresserem, czyli jakby przebiera się za kobietę. Więc oni biją go do nieprzytomności. On trafia do szpitala z urazem mózgu, wychodzi, a i jakby nie jest w stanie się podpisać. Traci pamięć, ale też różne zdolności. Był wcześniej artystą, chyba fotografem, ale nie stać go na to, żeby jakby zapłacić za rehabilitację i wymyśla sobie sposób na to, żeby, to jest prawdziwa historia, żeby to przepracować. Bierze G.I. Joe, takie trochę większe, takie, trochę, takie jak Action Many. Nie G.I. Joe, ale okej, okay, no. Nie, G.I. Joe kiedyś były duże. Większe, okej. Okay. I tworzy sobie fikcyjne miasto, w którym są jakby postaci, postać, która jakby reprezentuje... Jego, tak, jego awatar, tak. Jego awatar, dokładnie. Jakby i dzieje się to w jakimś belgijskim miasteczku, które on nazywa od Mar, jakby od swojego imienia Mark, czyli Mar, później jest Wen, od jakiejś tam Wendy i Cole, od jakiejś kolejnej osoby. Co ważne, miasteczko jest w czasie II wojny światowej. Tak, tak? Belgijskie miasteczko z II wojny światowej i tam odgrywa przeróżne scenariusze, które pozwalają mu przepracować traumę. Między innymi odtwarza również postaci tych swoich oprawców. I trafia na to człowiek, fotograf, który robi temu takie zdjęcia, że trafiają one do galerii sztuki i wtedy... Jego słyszy, historia staje tak, się głośna. Usłyszał o tym świat. Natomiast Robert Zemeckis zrobił z tego... coś dziwnego. Coś dziwnego. No jakby widziałem wywiad z Steve'em Carellem, który mówi, że również widział ten dokument. Co prawda nie stał, mógł wysiedzieć. Natomiast powiedział, że od razu pomyślał, że byłby to dobry materiał na film i dodał później, ale... Zacząłem się też zastanawiać, czy potrzebny jest tu film, więc ja myślę sobie, człowiek siedzi obok Roberta Zemeckisa i razem udzielał wywiadu na temat tego filmu, a on mówi, że nie wiem, czy ten film w ogóle, pomyślałem sobie, ten film nie jest potrzebny, bo ten dokument jest pełen, jakby pokazuje w bardzo dobry sposób tego człowieka, jego historię. Nie trzeba tego popularyzować, żeby to było angażujące. Tak, no ale później powiedział, później porozmawiałem z Robertem i on miał taki pomysł na to. A potem mój agent i powiedział mi, będą za to dolary, nie? Więc Robert swoim zwyczajem robi z tego po prostu jakiś spektakl CGI-u. Znaczy, nie, bo część tego filmu rozgrywa się w świecie tych figurek, że trochę to jest te figurki w rzeczywistym ożywają, świecie, trochę tak. To jest w świecie wyobraźni. Świat wyobraźni jest przedstawiony za pomocą trochę, może nie poklatkowego, ale po prostu ruchów tych figurek, trochę CGI, gdzie nakładają postaci i załamują trochę jeśli ich proporcje, miałbym... żeby one wyglądają jak... Ja mam po prostu wrażenie, że Robert Zemeckis szuka kolejnego swojego Forresta Gumpa, nie? Że to był film, który utrafił jakiś taki idealny balans właśnie historii między jakąś taką dziecinną niewinnością, byciem, tylko to była fikcja. To była książka, którą ja nie wiem, czy czytałeś kiedyś Forresta Gumpa. To Forrest Gump jest maksymalnie książkowo, jest maksymalnie przegięty właśnie w kierunku czegoś takiego zupełnie umownego i że Forrest Gump w książce, on leci w kosmos, ląduje w Afryce i zostaje królem jakiegoś plemienia, kandyduje na prezydenta z tam hasłem, że jakoś to będzie, zostaje mistrzem szachowym, nie? Widzieliśmy ten film, Maciek. No nie, nie leci w kosmos i nie kandyduje na prezydenta, nie? Dobra. Ale właśnie dlatego, bo Robert Zemeckis przesunął to bardziej ku takiej właśnie historii tego, jak się Ameryka prawdziwe. Zmieniała, jak że, czegoś, co się mieści w jakichś realiach, ale jednocześnie jest jakąś taką przypowieścią. Tutaj jest to tak dziwne, że jak oglądałem to, przede wszystkim zastanawiam się, dla kogo to jest, bo wizualia są trochę, jakby to był film dla dzieci i młodzieży. Z drugiej strony jest to jakaś okropna historia o tym, że gość zostaje tak stłuczony, że traci jego mózg po prostu. Jest uszkodzony i że próbuje powrócić do w ogóle żywych z jakimiś postaciami z jego wyobraźni. Strasznie jest to dziwne. Obejrzyjcie dokument, po prostu obejrzyjcie sobie chociażby zwiastun dokumentu inspirowany historią tego i właśnie jak ten człowiek te lalki potrafił ubrać
i zanimować, przywołać do życia jest niesamowite. Na podstawie tego inspiracją było to do teledysku Beastie Boysów na przykład i Santi Gold, Don't Play the Game That I Can't Win, który wam też polecam, bo jest swoją drogą zapomniany, może przez wielu z was w ogóle nie znany. W każdym razie nie polecam tego filmu, Witajcie w Marvin, polecam dokument Marvin Call z 2010 roku, obczajcie sobie. To, co mogę wam polecić w tym tygodniu w kinach, to na pewno film... Tylko pokrótce, Koper. Tak, o ojcach i synach, dokument, który był nominowany do Oscara, jest o gościu, który poleciał na 2 lata do Syrii, przekonując tamtejszych watażków, czy tam osoby odpowiedzialne w organizacji ekstremistycznej, organizacji religijnej, że jest z nimi, że uwierzył... No bo jest Arabem mieszkającym w Niemczech, tak? I bardzo dużo rekrutują takich ludzi, którzy już są na Zachodzie. A ponieważ jest filmowcem, że pomoże im tak jak umie, czyli nakręci o nich film. I oni mu uwierzyli. I on poleciał tam nakręcić dokument, który jakby spędził tam 2 lata, portretując rodzinę ojca, który jest snajperem w takiej organizacji, który ma 2 synów, których mocno kocha, ale jeden trafia, obaj synowie, młodzi, młode dzieciaki, naprawdę kilkunastoletni chłopcy, trafiają do obozu. Tego treningowego. Obozu, treningowego, tak. I z których jeden właśnie radzi sobie tam dobrze, drugi tam gorzej, ale generalnie. Może to straszne wysłać dziecko do takiego obozu i któryś z nich radzi sobie gorzej, więc wraca do domu, więc nie musi jechać się gdzieś wysadzić, czy nie wiem, strzelać do specnazu. Obejrzyjcie sobie zwiastun, jest ładunek emocjonalny, który jest w tym filmie, jest gigantyczny. Jest to, jak sam reżyser mówi i twórca, jest to film nie tylko o przeciwko dżihadowi, jest to film przeciwko przemocy w ogóle. Jakby nie należy tego odbierać jakoś tak też bardzo jednostronnie. Drugi film, który mogę polecić już na sam koniec, to Córka trenera. To jest polski film, który można zobaczyć w tym kinie, w naszych kinach. Łukasz Grzegorzek, twórca, reżyser, był... dobra, bo Córka trenera, o czym jest ten film? Jest... Niech zgadnę. Jacek Braciak jest trenerem swojej córki, tenisistki. I jest to historia, jakich podobno w tenisie jest wiele. Chociażby Serena Williams, znaczy siostry Williams i ich ojciec, siostry Radwańskie i Piotr Radwański, który jest konsultantem do spraw tenisa w tym filmie. Rosyjskie tenisistki chyba też to jest tam często. Tak, jest to bardzo często związek toksyczny. Jest to, jeżeli pomyślicie sobie, często się mówi, że trener ma bardzo duży wpływ na dziecko. Jeżeli pomyślicie sobie, że jeszcze to jest ojciec i trener zarazem, to może być to sytuacja czasem mocno niekomfortowa. Jest to film drogi, jest to film czasem pogodny. Wreszcie jest to jakiś wysokobudżetowy film polski, wreszcie jakiś drogi film polski. Nie jest. Łukasz Grzegorzek w jednym z wywiadów powiedział, że nie, jakby, że filmy takie wielkie historie w kinie się wyczerpały, że należy robić małe filmy. I słusznie, zgadzam, historie, podpisuję się historie. Pod tym jedną, może nie dwiema rękami, ale tak, trzeba wrócić do jakichś korzeni, kręcić proste historie i wchodzić na wyższy poziom, w tych, żeby to... W tych prostych historiach, w tych codziennych sytuacjach odnajdywać piękno, smutek, radość, jakby... Niech to będzie przesłanie na wszystkie 365 dni roku w takim razie. Dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień. Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Cześć. Halo. Same sztosy. Radio Campus.